Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. No i cóż, udało mi się zrobić tą misję z wciągiem i od tego momentu teraz zacząłem nagrywać, gdyż uznałem to teraz za bardziej odpowiedni moment, by odpalić nagrywarkę, czyli OBS-a w skrócie. Okej, to oni się rozmawiają. Tak, udało mi się to zrobić, nie było "All you have to do was follow the train, CJ" tym razem. No i cóż, samo nagrywanie GTA troszeczkę mnie nudzi czasami. Nie jest to taka gra, którą jak nagrywam, mam takie kurde, chcę nagrywać więcej. To bym bardziej zaliczył takie, no fajnie mi się w to gra, ale tak nagrać jeden, dwa odcinki pod rząd to jest max. To co teraz nagrywam, akurat też kampanię jednocześnie z Wenecji. I kurde, nagrałem 4 odcinki pod rząd i mi się mega fajnie nagrywało. To wciągnęła ta kampania, a tutaj właśnie jest takie mech. To taka mgła się tu zrobiła jeszcze dziwna. No i dobra, wypojdziemy tędy, w sumie torami będzie w sumie szybciej, myślę. Takiej mgły jeszcze nie miałem GTA. Zmienimy radio, bo to jest jakieś... I tak mam prawa autorskie za muzykę, która leci, mógłbym sobie włączać radio, ale nie chce mi się. No i co, odwozimy Big Smoke'a. No i gitara. No i super, misja wykonana. Respect. Mamy kolejną misję od Big Smoke'a, mamy tu ten motor. Idziemy do Big Smoke'a w sumie znowu. Just Business. Smoke? Chillin'. Wanna go for a ride? Yeah. You drive. Alright. We going downtown. Okej, zjedziemy do centrum miasta. Downtown. No i co, no jedziemy. Tam już się pogoda ogarnęła. Dobra. Lepiej to bym zmienił to auto. A my tutaj jedziemy. I musiałbym zrobić te misje od Cezara i od OG Locka. Mi się ich nie chce jakoś robić, bo one są głupie. W sumie od OG Locka pewnie zrobię poza odcinkiem, bo to jest te tańczenie i tylko będzie do kascenki na odcinku. Gdyby nie było. No dobra, jesteśmy. Before I walk in there, I just need to know you down with this shit, man. Look, Smoke, we go way back. We grows, man. That's what I'm talking about. That's my dog. Hey, look, if you hear shit start to pop off, come in here blasting, all right? I'm down, dog. Hey, baby, want company? Motherfuckers! Okay, widać, że już Smoke poszedł na całość. Get in here. Oh, there you are. Okej, dobra, no. Zabijamy ich szybciutko. Headshotik. Pozbieram sobie te panty z nich. To jest zawsze kasa, nie? No i wychodzimy. Okej, dobra, no to... Strzelamy i tyle. O, mamy motocykl znowu. Wiesz teraz jak
takim Terminatorze. Tak jak będziemy jechać na motorku. Okej, zdjęci. Wow! Smoke, no! On im rozwaliliśmy. Okej, no. Kolejni nas gonią na motocyklach, autentycznie, jak w Terminatorze. Na tych motorach zeskakują z mostu. Machine pistol skill. Wow! Autentycznie jak w Terminatorze dwójce. Autentycznie. Dobra, przebiję mu oponę. I to teraz tych pozbywam. Zbywamy się, okej, okay, zdjęty. Strzelam, strzelam, Smoke. Dobra, bardzo fajna misja. Wow, jeszcze więcej motocykli. Okej. Okej, idziemy. Wow! Jakie towarzystwo? Autentycznie. Yeah, for sure. Listen, we can't hang around here. I'll see you later, homie. Much love, baby. No ale sama misja zajebioza, powiem szczerze. Nie, myślę, że to była naprawdę fajna misja. Ze Smokiem. Autentycznie mi się mega spodoba ta misja. Jak już w stadionie widzę. No to co? Może zapiszemy sobie teraz tak na szybko grę. I tyle. Więc no, jedziemy tam. No i musimy zrobić którąś misję od Audiloka albo od Cezara. Przynajmniej autentycznie zmieniło broń z karabinku na to. Ha, uwielbiam to. No dobra, to nim radio.
nie wiem do kogo jechać, chyba pójdziemy do tego, do Cezara. Zobaczyć, co tam on ma dla nas za misję. I może po drodze znajdziemy jakieś fajniejsze auto niż to, co mówię, to jest fajne. Dobra, no jesteśmy. Low Rider Car, czyli jakie to jest Low Rider? Nie wiem, które to są te Low Rider Car, to są te skaczące? Nie mam pojęcia. Ale pójdę szybko tutaj, no to pójdziemy do Audi Locka chyba, no. No, od razu wolę tą broń niż Uzi. A po prostu sprawdzę między odcinkami, co to jest za auto. To muszę mieć przygotowane. No teraz do Audi Locka, nie wiem czy dam radę. On tam ma jakieś godziny, w których można do niego przyjechać. No dobra, no to auto już szkodzimy do końca, nie? Pięknie. Aha, między 22 a 6, jest kurde 7. Ja sam kurde nie wiem jakie to jest te low ride car. Niestety. O, motor. Oddawaj motor. Dobra, bierzemy motor. Możemy jechać. Po prostu, nie? No, chyba muszę po prostu się tam wrócić. I tyle. Chyba, że po prostu będziemy czekać do tej godziny. No ja w tym przypadku nie wiem, czy to ma sens tyle czekać. Jednak trochę chyba zajmie, zanim dojdziemy. No jest 8:38 w grze. A samą misję... to będzie, no 22 dopiero, więc mega. No ale tutaj mamy pistolet, więc se wezmę. Amunicję. No jeśli nie będę umieć znaleźć tego lowrider, to po prostu mówię. Sprawdzę sobie między odcinkami, co to jest po prostu za model samochodu muszę znaleźć. 10 tysięcy kosztuje ten dom, okej, warto wiedzieć. Na przyszłość. No.
nie przejedziemy. Ewidentnie ten nie przejedziemy. Tutaj pojechać. No dopiero 10, no już 12 godzin że mamy dopiero do tej misji. Ale dużo czasu. Halo? No to nie ma tego lowrida, no. No motocykl nie jest tutaj akceptowalny, jak widać. Niestety. No dobra, no bo po prostu... Ja tutaj... Wrócę, zapiszę sobie znowu. Chałupie CJ-a. I... Zrobię ten odcinek po prostu krótszy niż poprzednie. No bo nie, mówię, co nie wiem jaka to ma być pojazd. A to sobie tutaj schowam razem z tym drugim motocyklem. No i co, ja tutaj podziękuję za uwagę. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz albo samego suba. No i co, widzimy się na następnym odcinku z GTA. Na razie.